Witamy Was w 2024 roku na tęczowo. Tak na dobry początek i na szczęście. Jak wiecie, Spellbound stoi sobie bezpiecznie i spokojnie na twardym lądzie, a my konsekwentnie i uparcie skreślamy kolejne projekty z naszej długiej listy. Dziś opowiem Wam o wymianie headliningu w naszej toalecie, czyli po żeglarsku Kingstonie. W zeszłym roku zrobiliśmy sobie naszą kajutę na rufie. Zajęło nam to mnóstwo czasu, ale jesteśmy z jej wyglądu bardzo zadowoleni. Więcej szczegółów na ten temat w filmie, do którego link znajdziecie u góry. Tym razem poszło nam o wiele szybciej. Po pierwsze, przestrzeń mniejsza. Po drugie, mieliśmy już trochę wprawy i uniknęliśmy paru błędów, które zdecydowanie spowolniły pracę przy kajucie na rufie. Na początek, oczywiście, trzeba było się pozbyć starego headliningu i dokładnie oczyścić ściany ze starej gąbki i kleju. Pierwszy etap rujnowania Kingstona rozpoczęty. Usunęliśmy kompas, okno, półkę, sufit i zabraliśmy się za porządne szorowanie. Marcin mocno zaszalał, ale nie było w tym nic dziwnego, bo to, co znajdowało się pod starym headliningiem, musiało zostać usunięte, zanim mogliśmy nakładać nowy. Mała przestrzeń też ma oczywiście swoje wady. Dwie osoby do naszego Kingstona nie wejdą, nie ma mowy. Pomagałam Marcinowi jak mogłam, ale większość prac wykonał sam. Wykroił piankę, a ja mogłam dopasować do wykrojonego kształtu dywan. Potem oczywiście trzeba było to wszystko poprzylepiać, wykroić okno, założyć z powrotem rury do toalety, ale powoli nasz Kingston nabierał odpowiedniego wyglądu. Klej w sprayu, którego używaliśmy robiąc kajutę na rufie, jest bardzo wygodny. Nie ma zagrożenia wysmarowania wszystkiego dookoła, co bardzo łatwo zrobić pędzlem. Zapach dalej ma nieciekawy. Mimo zimna mieliśmy więc pootwierane wszystkie możliwe okna, a Marcin nosił maskę. Wycinamy do sufitu piankę teraz, tak bardzo na styk. Natomiast dywan troszeczkę tak z zapasem będziemy wycinać, także Wam pokażę, co mi do styku wyszło. Pianka wycięta. Proszę bardzo, prawie że się udało. No teraz przymierzamy się do dywanu i tutaj chcemy oczywiście takie większe zostawić fragmenty. I mamy wszystko wycięte. Zaraz zestaw klej, tak, Marcinowi i nożyczki też mu damy. No i oczywiście stapler. Zestaw dla Marcina. Proszę bardzo. No i mamy sufit zrobiony. Magia kina, no nie? Powoli nasz Kingston nabierał ogłady. Zostało nam tylko kilka rzeczy. Wykończenie półki i jej instalacja, założenie sufitu i światełka i przetestowanie, czy światełko działa. Uwaga, test. Aha, to może ja muszę włączyć. Tutaj trzeba włączyć. Jak strasznie, no! Potem już tylko drobiazgi w postaci rur do toalety i voilà! Nasz Kingston w nowej odsłonie. Jak Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach i oczywiście zostawcie ślad po sobie w postaci suba albo lajka, albo obu naraz. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia następnym razem. Pa!